witam serdecznie na kolejnym odcinku i tak witam się, bo akurat się przyciągnąłem. O, ale mi się dobrze teraz zrobiło na plecach, niesamowite. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj jak widzicie jestem przed swoim domkiem na Palionowie. Ale dzisiaj odcinek będzie bardzo, ale to bardzo wyjątkowy, ponieważ dzisiaj spełniamy życzenia SpongeBoba przez 24 godziny w Minecraft. Więc uwaga, ja lecę po Milki, ponieważ to my w dwójkę będziemy dzisiaj spędzać te życzenia. SpongeBob jeszcze o niczym nie wie, dopiero go poinformujemy, że dzisiaj ma taki przywilej. Wbijam do Emilii na kwadrat i nie wiem, nie ma jej tu. Halo, 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 halo. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ej, nie ma. Ała, intruz! Dobra, chodź. Chodź, chodź, już nie płacz. Już nie płacz. Chodź, okay, dzisiaj spełniamy. Spełniamy dzisiaj. Co? Gdzie ty jesteś? Nie muszę mówić. No, umiem, już. Chodź. Dzisiaj spełniamy życzenia SpongeBoba przez 24 godziny. Jestem ciekaw, co on dzisiaj 24 wybierze. 24 godziny. Tak, dawaj, pod mostem, życzenia. Pod mostem. Jak nie przejdzie, 10 słaba. Na 10, ale spełnia życzenia SpongeBoba. Tak, o kurde, już przeleciałeś. Jak jestem super, widziałeś to? Mega. Widziałeś to? O, 10 na 10, ale umiem przejść przez most. Przez most. Dobrze, most. Puk, 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 halo SpongeBob. Tylko puk, puk, puk. Zapraszamy tu, mamy dla ciebie informacje. Nabraliście się. No dobra, już. Chciałem powiedzieć, że ja nagrywam dzisiaj 24 godziny bez odzywania się. A wasze miny mnie przeraziły, więc się odezwałem. O kurde, a ja już mam takie nie, że kurczę, coś się zepsuło. Że coś ja nie słyszę. Dobra, ale nie, jednak jest. Dobrze, SpongeBob, witamy cię bardzo serdecznie. Słuchaj, dzisiaj przychodzimy do ciebie z pełną informacją, ponieważ postanowiliśmy dzisiaj, uwaga, fajerwerki, werble, pum, pum, pum. Dzisiaj spełniamy twoje życzenia przez 24 godziny. O! Możesz nam rozkazywać, mi i Milki dzisiaj. Mogę? Przez cały dzień, mogę? No. Możesz, dobra. Możesz. To obojętnie kto, ale żeby ktoś mi dał jedzenie bez głodu. No to proszę cię bardzo, proszę cię bardzo. Ja już też zaliczam, zaliczam. O, proszę bardzo, ja zostało mi już 5 chlebów, ale dobra. Dobra, a to co się to jest? To jest twój wóz? Autobus. Ej, dałem miałem 9 chlebków, dałem SpongeBobowi 4. On powiedział, że chce żarcie, dałem mu 4 i on mi oddał 4. I ostatecznie nic mu nie dałem. Dobra, a zadanie wykonane. Mega. Co jeszcze? Co jeszcze? Bo ja jestem dzisiaj pełen energii. Ja dzisiaj mogę spełniać życzenia do woli. Wow. Poleć do góry i zdejmij elytrę. Dobra. Okej, jeszcze są. Wszystko w porządku będzie. Wyżej. A? Dobra, może być. Ajajaj! Nie doleciałem do wody, nie doleciałem do wody. Nie chciałem wodzie wylądować. Ajajaj, no chciałem, ale nie doleciałem sobie, no niestety. Trudno, jeszcze chciałem wiadro użyć, ale miałem wiadra z lawą tylko. No, ale myślę, że działało w sumie. Nie, no właśnie chyba nie. No właśnie, no kurczę, nie wiem. To ja myślę, że zadziałało. Myślisz, że to działa? Tak, myślę, że to działa. Nie wiem, możliwe. A może tak, a może nie. Dobra, jakie kolejne zadanie, SpongeBob? No to chodź tu do nas, gdzie no jesteś? jestem, biegnę. O, biegniesz. Dobra. Emilia? Milkacz? A, że masz zamuczeć? Musisz, nie, musisz podpalić to znak. No, okay. Coś tam słyszałem. Okej, okay, a ty teraz będzie, co ja mam teraz robić? Tości, chodź tutaj, bo mnie swędzi mnie stopa, możesz mnie podrapać? Chodź tu. Fuj, stopy nie. Nie możesz. Dobra, okay, dobra. I podpalony. Dobra. To też chciałbym... Chciałbym być sobą. Chciałbym nie być jestem sobą cały jeszcze. Czas. Ale chciałbym... Co byś chciała? Chciałbym chciała, Milkacz? Nie wiem, co bym chciała. Ja myślę, że wiesz... No, to są twoje życzenia, to ty musisz wiesz. Czekaj! Ała! Ej, nie było takiego wyzwania. Ej! Chciałbym, żebyś się podpalił sam. O. Mega. A ty to co byś chciał? Co ja, no nie wiem, co ja bym chciał, no przecież to są twoje życzenia. Ale nie mów mi, co ty byś chciał. Ja bym chciał, żebyś mi dał złote jabłko. Słyszysz, Emilia, chciałbym, żebyś dała Szybcionowi złote jabłko. Excuse me, co to ma być? S, podoba mi się to, SpongeBob, podoba mi się to. No dobrze, i my teraz, to ale chodź, to szansa, chodź, może wlećmy sobie tam na twój tarasik, tam sobie poczulimy bombę, co? O. Chciałbym, żeby Emilia jeszcze przyniosła ciastko. Co mam jeszcze? Ała! Ciastko! O nie, SpongeBob, co się wyłożył. Głupia elytra. Dobra, czekam tu na ciebie na tym tarasie. Idę wypatrywać, biegnę. Gdzie...
gdzie Emilia ze złotym jabłkiem. No, ze złotym jabłkiem i kurde z tym jeszcze. I z czym? Ciastkami, tak? A i ciastka, tak, no. Tak, ciasteczka. Mega. Dobrze, że akurat mam ich dużo w moim domu. Dobra, ja wyszedłem na samą górę tego. O nie. O nie. Co jest? O nie. Co się stanęło? O nie. O nie. Co mi zepsułeś? Nic nie zepsułem. Biegnę. Nic nie zepsułem, czekaj, bo spadłem po prostu na dół, wiesz? No i co, ja już jestem... Ja lecę, już wlatuję na górę, wlatuję na górę, wlatuję na górę. Jestem już. Jak wy to robicie? No normalnie, Emilia, tutaj trzeba po prostu szybować, jak ptak. O, i teraz jest git. Ale, ale to co, się wbija jak dzięcioł z gębą do tego, dobra. Dobrze, dobra. Gdzie jest złote jabłko dla mnie? Proszę, dziękuję. Chciałbym, żebyście usiedli przy ławeczce. Masz na ławeczce. Macie te ciastka. Dobrze, siedzę. Siedzę. Masz? Nie, macie, ale ja mam złote jabłko. Zjedzcie sobie, chciałbym, żebyście ze mną zjedli ciastko. Dobra. Okay, ja zjadę. O nie, jakie to było smutne. Spoko, smażę, możemy z tobą jeść ciastka regularnie. Tylko jest problem, nie jestem godna, a dobra. Ja też. Ja i ciastko, więc ja sobie zjadłam. No to zjedzcie ciastko. Ale ty jesteś osuchem, ty na ciastko zawsze znajdziesz miejsce. Chciałbym, żebyś mi oddał połowę wszystkich swoich diamentów. No dobrze, akurat mam przy sobie 30, to musicie dać 15. Dobra, dziękuję. Takie ciebie jeszcze. Ale to było wszystkich. Ale ja nie wiem, gdzie ja mam resztę. Ja nie wiem, ile mam ogólnie. Dobra, masz te 15 jeszcze. Dzięki, Milki. Chciałbym, żebyś oddała mi całe swoje złoto. Fajnie, nawet nie mam złota ze sobą, tylko złote jabłka. Ale złote zęby wyciągnij te, co masz wybite co drugi. Wiesz co? Co mam ci oddać? Jabłka. Jabłka? Wszystkie jabłka? Wszystkie jabłka. Nie! Ja nie mogę, mogę... Ile ty tych jabłek masz? 35! To ładnie. Dobra, jakie kolejne zadanie? Może jakiś... No, co? Kto pierwszy poleci... Nie, czekaj. Chciałbym... No? Żebyście polecieli elytrą i się ścigali, kto pierwszy dotknie muru. Jakiego muru? Rozumiem mur. Pierwsza! Jak pierwsza? Gdzie ty jesteś? No pierwsza. Ja prosto w mur wleciałam, miało być dotknie muru, więc ja wleciałam prosto w mur, z twarzą w mur po prostu, ma dwa serduszka. No ja nie wiem, nie było niestety jakby, nie mamy pewności kto był pierwszy, w sensie bo... Ja powiedziałam, że byłam pierwsza. No ja wiem, że powiedziałaś, ale jesteś... ja też, że się już dotknąłem, no. I po prostu... Ale Emilka powiedziała pierwsza. Nie wiadomo, no powiedziała, no bo nie wiedziałem, że trzeba powiedzieć, no. Chciałbym, żebyście tu przyszli do mnie. No, doświadczyła energii kinetycznej, doświadczyła i tyle, no. Wie co to jest energia kinetyczna, no, ale dobra, niech będzie, wygrała. No, co teraz? Chciałbym, żebyście przyszli do mnie. Proszę, to może weźmiesz moje itemy? Nie. Expo zabrałem tylko. Chciałbym, żebyś wziął itemy od Emilii. Kurde. O. Aha. Nice. Ale nie muszę jej oddawać. Chciałbym, żebyś jej ich tych itemów nie oddawał. No, no no i to rozumiem. To nie, jest, to jest sprawiedliwe. Ja proszę o itemy. To jest zrozumiałe teraz. Tak się możemy bawić. Nie no, oddaj Szybson, oddaj no mi no, itemy. Ja spełniam dzisiaj życzenia Spongeboba, to było no, jego życzenie, tak, sorry. No weź pożyć coś innego. Nie, no innego. Takie było... No właśnie, właśnie. Spongebob! Właśnie, tak to wygląda. Możesz mnie nękać? Ała, no przestań. Spongebob, proszę. Dobra, chciałbym, żebyście zbudowali coś z tych bloków, jakąś fajną budowlę. Ty masz to, czekaj, nie to, to. I ty macie porówno. I kto zbuduje ładniejsze coś z tego, to wygrywa. Znaczy nic nie wygrywa, ale chciałbym, żebyście coś ładnego zbudowali. Czekaj, kurczę, co z tego można zbudować? 10 gąbek tylko? Dobra, mam pomysł. To będzie ciekawe. Już zbudowaliście? Tak. No. To jest serce jakby co. A ja zbudowałem gąbkę. Wielką, dużą gąbkę. Ja serce z gąbką. Ale to jest serce z dziurą. To jest serce. To jest przebite serce. To jest przebite teraz. Serce, a ja zrobiłem gąbkę. Gąbka sama w sobie jest sercem. No i co? I popatrz. Nie.
Nie, proszę oddać mój blok. Ej, każdy miał tyle samo bloku do wykorzystania. No ale nie wykorzystałem wszystkich, no to czemu marnujesz gąbki? Dobra, to ja zrobiłem gąbkę i dwójkę ich dzieci. Co jest? Ja nie mogę niszczyć. Nie mogę nic niszczyć. To zmarzał, nie może dotykać gąbek. Ała! Mogę? Uderzyłeś mnie, no. Co? Ej, widzisz, to patrz. No, proszę, daj mi moje jakieś itemy, jestem głodna i nie mam rzeczy. Nie. Ej, wy to widzicie? Dobra, mogę jej oddać rzeczy? Ej, co jest? Smarzał faktycznie ma jakiś problem. Dobra, ale dobra. Kto? Chciałbym, żebyście zniszczyli swoje budowle nawzajem. O. Okej. Okay. Mega po prostu spełnienie marzeń. Naprawdę. Fajne to. Możemy częściej takie coś robić, jak chcecie. Pierwsza! Nie no, ja też skończyłem teraz, no nie wiedziałem, równo że trzeba umówić. Ja chcę moje itemy. Możesz chcieć. No spadło, czemu coś tam... Chciałbym, żebyśmy umieram. Poszli umieram. Spać. Dobrze, umieram. Idźmy spać. No fajnie, umieram, ekstra. Kto ci kazał umierać? Nic właśnie, tak kto ci kazał? Leżę i śpię. Ja nie, bo tu są potwory. I co, my teraz nie pójdziemy spać przez siebie, Emilia. No kurde! Chciałbym, żebyś nie zginęła. Okej, okay, nie zginęłam. Już śpisz? Mega. A, jesteś tu, dobra. Nie, już idę. Dobra, ja biegnę leżę. Do łóżka swojego. Chwileczkę. A, to spażał najdłużej, na niego trzeba było najdłużej czekać. No, dobrze. Nie, bo ja już śpię. Ja już śpię. Ja też. Dobrze. Dobrze, jakie jeszcze zadanie ten, bo... Ej, bo tak w sumie to minęło właśnie 24 godziny. Jest ostatnie zadanie poranne, bo poszliśmy spać. Ostatnie zadanie? Ostatnie zadanie. Chciałbym, żebyście przygotowali mi wielką ucztę jedzenia. Ucztę jedzenia. Ale jak tego się nie da zrobić teraz tak? Minie 24 wielkie godziny, śniadanie. To musi być jakieś krótkie. Śniadanie to chcesz? Jakieś pyszne śniadanie. Dobra, to masz. Ale nie tosty. Nie, patrz. Robię ci spongebobowy stół. Uuu. I na stole do wyboru. Mięso, złote jabłko. Ja mam ciastko. Jeszcze dary, czekaj, bo żeby nie było, że ja to nie robię żadnych życzeń, ja wezmę po prostu rzeczy, chleb, które mam. Chleb, tost. Gdzie wy jesteście? A ty? I możemy zrobić tak, patrz, masz wyżerkę totalną. Wow. No. No to co się opóźnia jakoś. No kurde, szybciej, no bo ja szybciej. Po prostu mam rzecz, no. A, to było ostatnie zadanie, czemu je oddajesz? Nie wiem. Ej, co ja tu mam? O. Ja mam jakąś fajerwerkę czas lotu jeden, co to jest? Nie wiem, ale możesz mi oddać moje itemy, proszę. Wyrzuciłem, tu masz. Możesz oddać tu jej też leżą. Itemy. Nie no, zabrałaś już, tu są gdzieś. Już wydałeś? No wyrzuciłem ja tu nie gdzieś. Nie mam w ogóle... No to ja nie mam więcej, to ja nie mam więcej. To gdzie jest mój kilo? To nie wiem, straciłaś. Dobra, koniec. Nie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, więc sobie spełniliśmy życzenia SpongeBoba. Mam nadzieję, że był usatysfakcjonowany. Ja chcę teraz jutro odcinek do mnie spełniony. Tak, no, oczywiście. Nic nie słyszeliśmy, widzowie, zagłuszenia, jakieś mamy zakłócenia. Emilia chce spełniać życzenia wszystkich z Palionowa, ale fajnie. Widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, pozdro!